Cześć! Coraz więcej samochodów jeżdżących po naszych drogach posiada system ESP, czyli kontroli trakcji. Niestety, często te systemy są tak zaprojektowane, aby przysporzyć sporo trudności ich użytkownikom, a w zasadzie serwisantom. Mając informacje, gdzie są pułapki, można tego uniknąć. Dlatego też omówię to na przykładzie wymiany czujnika kąta skrętu w samochodzie marki Smart, ale jestem przekonany, że będzie to pomocne również w przypadku takiej operacji w innych markach. Na pewno pewne rozwiązania są analogiczne. Ale zacznijmy od początku. Więc czujnik ten, który znajduje się w kierownicy, lubi się zbuntować. No niestety upierdliwość polega na tym, w zasadzie błąd warsztatu, bo ten czujnik się nie psuje sam z siebie. Zazwyczaj warsztaty go psują, albo jakiś serwis układu kierowniczego. W momencie, kiedy przestawimy sobie taśmę o jeden obrót względem, powiedzmy, wyprostowanych kół w samochodzie i kierownica będzie na wprost, koła będą lekko skręcone, na koło kierownicy ma 4 obroty, no więc jeżeli taśma nam wyjdzie poza zakres, ten elektroniczny oczywiście, jeśli chodzi o czujniki, no to wtedy ten system jest tak wrednie skonstruowany, że wywala całe oprogramowanie z tej taśmy, przepraszam, z czujnika kąta skrętu, ponieważ no, tutaj są dwa elementy, jest taśma jako zwijak i czujnik kąta skrętu. No i niestety to lubi się zbuntować, więc no, trzeba po prostu wrzucić na warsztat ten cały system, bo urządzenie diagnostyczne niestety sobie z tym nie radzi, takie dedykowane do Smarta i do Mercedesa. No ale trzeba tą kierownicę rozebrać, no i nie każdy wie, jak to zrobić. Ja może pokażę, jak to zrobić. No ten plastik najpierw tutaj zdejmujemy na bezczela. Tutaj następnie Torx T30 odkręcamy sobie dwie śrubki od poduszki. Dobra, tu mamy. Następnie musimy wypiąć klakson, który tutaj się znajduje. To jest siłowe rozwiązanie. Po prostu tu wypinamy, jeżeli poduszka jest zwalniana. Wtyczkę od poduszki też wyciągamy. Tutaj następnie trzeba wyjąć przewody, które są wpięte dokładnie. To jest przewód masowy i przewód od klaksonu, który już odpadł wcześniej. Tutaj znajdują się 3 zatrzaski tej oto całej taśmy. No i trzeba delikatnie podważyć i po prostu każdy z tych plastików przepychać do wnętrza. Oczywiście z jakimś tam wyczuciem, żeby tego nie połamać. O, okej, taśmę mamy poza kierownicą w tej chwili. Mam nadzieję, że ten Spider-Man tutaj nie naruszy praw autorskich. Więc to jest ten element tutaj. Elektronika jest schowana w środku pod tą pokrywą. Należy rozkręcić te 4 śrubki. Dosyć szybko idzie, więc nie będę wyłączał tego aparatu, bo więcej czasu mi zajmie latanie koło kamery niż sama robota. Dobra, mamy pokrywę zdjętą. Wygląda to w ten sposób. To jest tarcza z otworami. Jest element optoelektroniczny, czyli mamy fotodiody i jakiś tam emiter podczerwieni, czy tam, powiedzmy, no nie wiem co to tam jest, ale nieważne. W każdym razie taśma działa w ten sposób, że jeden obrót jest realizowany za pomocą tej tarczy, natomiast tutaj jest takie małe kółko, może teraz będzie widać, które przesuwa się o co jeden obrót taśmy. I na tej podstawie elektronika zarządzająca tą taśmą wie, w której pozycji jest kierownica. Tutaj, jeżeli by spojrzeć tak pod kątem, to ten jeden ząbek jest... O, ostrość mi zginęła. Ten jeden ząbek od dołu jest pomalowany na żółto, a tutaj jest takie nacięcie, jakby ktoś wyciął dosłownie otwór w tej płytce zielonej drukowanej. Tutaj ktoś flomastrem zaznaczył sobie na biało, ja nie pierwszy tutaj, nie jestem pierwszy, który grzebie w tym. W każdym razie od dołu żółtą farbą fabrycznie jest ząbek zaznaczony i to jest pozycja zerowa taśmy.
wtyczka z przewodami znajduje się dokładnie pod tą zębatką. Więc od tego momentu, jeżeli byśmy chcieli ustalić sobie punkt taśmy, no to sobie obracamy raz, dwa i po pół obrotu już powinien być opór. Mówię o zwijaku. Tu akurat nie ma, bo jest zerwany, no ale to już tam... Czyli tak, wracamy do pozycji tutaj powiedzmy początkowej. Raz, dwa i to jest pozycja środkowa. Tak powinna być taśma ustawiona. Oczywiście trzeba sprawdzić też drugą stronę. Jeden obrót, drugi obrót i tu już powinien być opór, że nie da się dalej przekręcić. Czyli teraz pozycja początkowa, raz, dwa, teraz mamy środek. Tak powinno się to zbadać. I teraz druga sprawa, jeżeli chcemy wyjąć elektronikę z tej obudowy, żeby dać ją komuś na przykład do naprawy, czy wymienić ten element, no bo jakby w tym jest problem, to tutaj ta tarcza jest zatrzaśnięta do białego zatrzasku, który znajduje się wewnątrz. I teraz bardzo ważna rzecz, tutaj są cztery punkty zatrzaskowe, żeby to rozpiąć i tego nie zdemolować, trzeba to zagrzać. Także jakaś opalarka z regulacją temperatury nastawiamy na jakieś 120-140 stopni, po zagrzaniu dopiero można to rozpinać, no bo inaczej to jest bez sensu, bo później się... I ryzyko jest takie, że jeżeli te zatrzaski się połamią, czy nawet dwa z nich, z czterech, to może być, że podczas eksploatacji ta tarcza się rozepnie, ta odsunie się od tej zębatki i znowuż rozwali się elektronika, w sensie oprogramowanie w tej elektronice, bo ten układ jest tak zaprojektowany wrednie, że jeżeli wyjdzie poza zakres, to niestety kasuje sobie oprogramowanie z zakodowanej Motorola, bo w Motorola siedzi cały soft i wywala wszystko do zera, a później urządzenie diagnostyczne po prostu nie widzi tej taśmy, tak jakby ona w ogóle była nie wpięta do jakby instalacji elektrycznej samochodu. Więc tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Ja to rozbiorę i za chwilę pokażę, jak wygląda sama elektronika. I kiedy to jest zagrzane, to naprawdę dosyć łatwo idzie to wypiąć bez domolowania tych zatrzasków. No bo mówię, to jest po prostu bez sensu, żeby niszczyć sprzęt. Dlatego koniecznie trzeba to zagrzać. No dobra, listwa zdjęta. Tu jest ten element obrotowy wraz z magnesem, no bo na tej podstawie ta elektronika wie, jak się zbliża tutaj ten magnes. Trzeba to podważyć delikatnie. Zdemontować. Pod spodem są znowuż elementy półprzewodnikowe, które też reagują na ten magnes i na tej podstawie ta elektronika wie, co tutaj się dzieje. Oto czujnik kąta skrętu. Także w ten sposób wygląda jego demontaż, a montaż tak jak mniej więcej pokazywałem wcześniej, na to trzeba zwrócić uwagę. Więc myślę, że to w jakiś sposób ułatwi Wam, jeżeli będziecie z takim problemem oko w oko, w jaki sposób to zdemontować i w jaki sposób zamontować. Montaż jest analogicznie w drugą stronę. Nie wiem, czy jest sens, żebym dokładnie to pokazywał, może zwrócę uwagę na jakieś tam mikroszczegóły za chwilę. No dobra, jak teraz przebiega złożenie taśmy? No analogicznie, tak jak powiedziałem wcześniej, no może ściszę tą muzę minimalnie. Dobra, więc tak. Wcześniej ustalamy sobie punkt taśmy. Tak? Wtyczka znajduje się pod bolcem, na który zakładamy zębatkę ustalającą, który to jest obrót kierownicy. Wtyczkę do poduszki i klaksonu mamy u góry. Więc tak, zakładamy sobie elektronikę tutaj. Ona jest tylko wciśnięta. To ma zębateczka, o której mówiłem wcześniej. Jest założona na miejsce. Tak jak tu pokazałem. To co jest, a ja pokażę drugą, bo mam wyjętą, o tu jest fabrycznie, no, ostrość, jest jeden ząbek, a może teraz się uda, jeden ząbek pomalowany na żółto fabrycznie i on jest pod spodem, dokładnie pokazuje zewnętrzną część, magnes pokazuje oś tej taśmy, tak to powinno być złożone. No i teraz kolejnym elementem jest ten pierścień, który... A, właśnie. Można go na dwa sposoby założyć. Tutaj też trzeba uważać. Co jest charakterystyczne? Na tym pierścieniu są dwa punkty. Tutaj jest data produkcji, a tutaj jest jakieś kółko z, powiedzmy,
albo tam są różne literki, jakieś CS i tak dalej. To w momencie, kiedy taśma jest ustawiona w punkcie zerowym, to data produkcji ma znaleźć się na dole. Dokładnie tak. Czyli ta literka B, C albo S ma znaleźć się u góry. W okolicy, bo tutaj jeszcze trzeba zobaczyć, jak to wygląda. A, bo tutaj są takie dwie wypustki plastikowe na środku, a w tym białym plastiku są dwa nacięcia. I to ma ze sobą współgrać przy założeniu, że literka S bądź B bądź jakakolwiek znajduje się u góry, czyli patrzy nam na wtyczkę od poduszki klaksonu, a na dole znajduje się data produkcji. No i teraz muszę to wziąć pod nos, żeby delikatnie to, no najlepiej oczywiście wcześniej też podgrzać opalarką przez kilka sekund, nawet bez tej tarczy, dokładnie ten biały plastik, bo tutaj się zatrzaskują ząbki z plastiku czarnego, więc żeby tu się nic nie połamało, zagrzewam to, włożę na miejsce, wcisnę i za chwilę wracam. No dobra, zatrzaśnięte. No i wiadomo, że tutaj pomimo tego, że już było to sprawdzone kilka razy, znowuż trzeba sprawdzić, żeby być na 100% pewnym, że po pierwsze, że prawidłowo zostało to zatrzaśnięte, że wszystkie cztery zatrzaski są mocno zapięte tutaj, że nie wystąpi taki efekt, że w którymś z tych czterech punktów nam się zacznie wypinać ta tarcza, bo może zrobić się kaszana i będziecie kilka razy naprawiać tą samą sterkę. Dobra, mamy taśmę skręconą i złożoną obudowę i teraz tu jest ważne info, że jeżeli jesteśmy na 100% przekonani, że ona jest w punkcie środkowym i zostało to kilkakrotnie sprawdzone, wiemy, że zatrzaski nam na pewno się nie rozejdą tutaj, że wszystko to się ładnie trzyma, że wtyczka z przewodami znajduje się dokładnie pod zębatką z magnesem, to tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że ta tarcza z otworami do tego układu optoelektronicznego jest zamontowana w ten sposób, że ten punkt z literką C bądź S znajduje się dokładnie pod wtyczką, pod gniazdem do wtyczki od poduszki i klaksonu. Tutaj jest również takie wgłębienie. Ta literka też pokazuje dokładnie ten punkt, a data produkcji znajduje się na dole, czyli tutaj. Jeżeli to wszystko zostało sprawdzone i czujnik kąta skrętu jest sprawny elektronicznie i ma po prostu prawidłowy soft, czyli nie wali błędem, i koła kierownicy w samochodzie są również ustawione na wprost, to po złożeniu w ten sposób kierownicy nie ma potrzeby, aby cokolwiek kalibrować. Jak to się złoży, zapnie się wszystkie wtyczki, to po prostu ma działać. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny, że pomoże Wam, jeżeli użytkujecie taki samochód, nie popełnić błędów, które byłyby po prostu kosztowne. Także życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego.